Dzień dobry widzowie i oglądający, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam kolejny autobus, jak ja to sobie mówię, bo jest to van z firmy, tym razem Renault Espace, czyli można to tak nazwać, czyli e-przestrzeń. Ostatnio, jak ktoś śledzi moje wszystkie relacje na Instagramie czy też na Facebooku, sprzedał się Ulis. Te samochody, jak teraz w te wakacje widać, bardzo szybko się sprzedają. Niektórzy po prostu kupują sobie taki samochód po to, żeby zabrać rodzinę na wakacje, bo one nie są drogie, a po sezonie jest po prostu sprzedawany, bo komfort w tych wozach jest naprawdę ogromny. Jest to prawdziwa, pełna siedmiosobówka. I teraz właśnie Wam nagrywam, dlaczego nazywam te wozy autobusem. Jednak jest dosyć mocno prostokątna ta sylwetka, zwłaszcza z tyłu, i bardzo mocno oszklona. Powiem Wam szczerze, ten samochód to wyprzedził swoje czasy bardzo, bardzo mocno. Nie idzie się do niego naprawdę doczepić. Oczywiście wiadomo, takie podzespoły jak pięciobiegowa skrzynia nie ułatwia teraz jazdy na tych coraz szybszych autostradach, czy też ten silnik. Chociaż tu mamy dwulitrówkę ośmiozaworową, jeżeli ktoś kojarzy stare Laguny i te Renault 19 Meganki, powinien kojarzyć ten silnik. Teraz nie pamiętam, czy jest to 115 koni, czy ten później ósemce chyba podnieśli na nawet 130, ale to oczywiście zobaczycie w ogłoszeniu. Komfort świetny, przestrzeń przeogromna. Idę Wam pokazać bagażnik, bo zawsze o to pytacie. No jeszcze od razu widzicie hak. Hak jest fabryczny. Trzeba jeszcze powiedzieć, że nawet jest taka zaślepka do niego. Jakbyście chcieli go zdjąć, ktoś o tym nie zapomniał. Spójrzcie. Widać tutaj dwa fotele jeszcze i ile miejsca jest na walizy. Walizy moglibyście ułożyć spokojnie cztery i by Wam się zmieściły, i bardzo fajnie, sprytnie. Francuzi pomyśleli. Spójrzcie. Tą oto półeczkę. Da się tutaj tam złożyć ją, żeby była położona tutaj i rozprostować te fotele, i dalej macie półeczkę. Co jeszcze fajnego? Spójrzcie, nawet macie roletki w tylnych szybach. No, Volkswagen takich cudów, jak się nie mylę, nie oferował. Idziemy sobie dalej obchodzić wóz. Jeszcze miałem parę pomysłów na tytuł tego filmu. Pierwsze co? To, że jest to wóz, którego nie zmierzycie miernikiem lakieru. Idealny wóz dla handlarza, bo praktycznie wszystko w tym wozie jest z plastiku na zewnątrz, bo on ma taką ramę i szkielet, a reszta elementów po prostu jest do niego przymocowana. Jedynym stalowym elementem na tym pojeździe, który tu sobie można zmierzyć, takim odkręcalnym, jest maska. Maskę zmierzyłem, ma fabryczną wartość lakieru, ale powiem Wam szczerze, ten samochód ma teraz 25 lat, więc nawet jakbym miał w przeciągu, obstawiam, 10 lat jakąkolwiek stłuczkę, to po prostu by skończył na szrocie. I widać, że jest bardzo, bardzo dobrze utrzymany jak na ten wiek. Przebieg według mnie bardzo mały, bo jest to tylko 319 tysięcy, ale ktoś powie, jak to bardzo mały. To na 25 lat taki jednak samochód do podróżowania po świecie z przebiegiem, można powiedzieć, to będzie około 13 tysięcy rocznie, może 14, jest według mnie przebiegiem niskim. Co jeszcze warto dać o technikaliach? Technikaliach, jak ktoś też kręci się na moich mediach społecznościowych, nagrałem go od spodu. Wóz jest pod spodem świetnie utrzymany, nawet ma katalizator, jest kompletny, więc nie idzie się do niego doczepić. Opony ładne. I jeszcze wspomnę, co ważne, podczas lata działa klimatyzacja. No i jeszcze ma fajny jeden bajer, pewnie mi się to nie uda zrobić, ale fotel ten oto pasażera jest fotelem kapitańskim. Możecie sobie go obrócić i o, proszę, udało się jedną ręką. Pogadać z tyłu z osobami, z dzieciakami, zjeść jakiś obiadek czy coś. O, proszę. Idzie, idzie. Gam. Naprawdę wygląda to nieźle. Może tak zostawimy, nagramy sobie wnętrze tego pojazdu. Czy coś jeszcze Wam to powiedzieć? A, jeszcze mówiłem o tym, że czemu wyprzedził swoje czasy. Mówię, naprawdę przestrzenny. Teraz kupić jakiegoś niby wielkiego SUV-a, gwarantuję Wam, że będzie mniej miejsca dla wszystkich pasażerów i będzie mniejszy bagażnik. No i oczywiście te wozy bez problemu znoszą instalacje LPG i tutaj oczywiście ładnie zaprojektowane relingi, które sobie możecie przesunąć i potem założyć jakiś bagażnik dachowy czy narty. Każdy założy to, co lubi. Dobra, według mnie jak ten wóz na te tyle lat wygląda dalej świetnie. Pamiętajcie, 25 lat, 30 lat to już są zabytki. A, no i jeszcze bardzo ważne, jak sobie obchodziłem samochód, no to Wam nie wspomniałem, że wóz jest wyserwisowany do samego końca i też bardzo długo w Renault. Spójrzcie, pierwsze wpisy
Tu cały czas Renault, już Wam oddalam, żebyście widzieli. Proszę, tu również. I tutaj już macie inną firmę, no ale tam chyba do 170 tysięcy było Renault. Tutaj macie wymianę paska przy 261, a jest zrobione, tak jak mówiłem, 319, więc niewiele w tym pasku jest przejechane. No i tu macie jeszcze ostatnie jego wpisy. Proszę bardzo, 311, czyli jest przejechana 8 tysięcy na oleju, więc jeżeli ktoś bardzo chce, może sobie to jeszcze zostawić i wbijać książeczkę dalej. Ale poopowiadajmy po wnętrzu, bo powiem Wam, styliści w tamtych czasach z vanami to się nie cackali, robili co im się podoba. Spójrzcie, jak sprytnie ukryty schowek. Wielki, duży, ładnie to wygląda, radyjko. Można tam napakować wiele, ja mam tu książki serwisowe i swoje rzeczy do nagrywania. Proszę. Deska obszyta materiałem. Fani jakichś Rolls Royce'ów na powiedzieli, mój Boże, my tego nie mamy w niektórych wozach. No może w Rolls'ach to jest, ale na przykład w takich Mercedesach nawet kupicie z klasy, nie każda deska jest obszyta. No i też bardzo ciekawie rozwiązany schowek. Jak to nigdy nie miał e-space'a, nie zgadłby, że tutaj pod deseczką mamy jeszcze oto dość sporawy schobeczek na jakieś pierdółki. Fajnie jest poprowadzone to stylistycznie, bo to jest taka góreczka. Spójrzcie, 99 rok, nie wiem, czy on nie wchodził w 97, a tu już macie taki wyświetlacz, troszeczkę podobny do Yarisów, jeżeli ktoś nie kojarzy innych wozów, no ale taki, jak to mówią, digital. I też pokazuję Wam godzinę, radio. Tu kolejne małe schowki. Wiadomo, jeżeli ten samochód miał po drugiej stronie kierownicę, nie musieli nic kombinować. Tutaj regulacja temperatury dla pasażerów. Tutaj dla kierowcy pod ręką. Fajnie zrobione. Klimatyzacja sprawna, działa. Też bardzo ważna sprawa. Tutaj kolejne regulacje. Kierownica prezentuje się tak. Dość duża, wygodna. Tu macie włączniki od świateł. I tutaj też sterowanie tym radiem, żebyście nie musieli jeździć z otwartym cały czas schoweczkiem. Może włączę tą klimę, bo się zrobiło głośno. Jeszcze tutaj dosyć duże boczki, plastiki zwykłe, ale spójrzcie, miękkie. To fajnie, że się po tylu latach nie odkleiło. Duże te podłokietniki, znaczy podłokietniki, te schowki przy boku, spokojnie dużą butelkę wrzucacie. A później auta po tych czasach zrobiły się takie, że był tylko problem. A, tutaj widzicie, już woła pić, ale dopiero się rezerwa zapaliła. Tutaj jeszcze Wam pokażę, będzie bardziej wygodnie. Kolejny schoweczek, dość duży. Spójrzcie, ile tu możecie napakować. Fotel, jak mówiłem, że nie będę obracał, ale obróciłem, bo jeszcze zapomniałem, że nie zrobiłem zdjęć. Fotele bardzo wygodne. I spójrzcie, jakie to jest miękkie. Też bardzo wysoko jest na głowę. Ja mam 1,80 m i powiem Wam, tu chyba by dwumetrowiec spokojnie usiadł i jeszcze miałby miejsce. Fajnie ten dach jest rozwiązany. Spójrzcie, jak tu jest czyściutko. Dobrze miejsca widać. I osoby nawet z tyłu też sobie wygodnie usiądą. Proszę, podłokietnik również dla mnie. Tutaj też jest ładny, niezniszczony. Troszeczkę miejsca na kubki dla przednich osób siedzących na przodzie i również dla osób siedzących na tyle. Czy coś jeszcze więcej mam Wam powiedzieć? No chyba nie. No jest taki nietypowy. Trzeba przyznać, że fajny jest to samochód. Kiedyś te samochody, tak powiem, były bardziej tworzone z taką inwencją. Teraz kupujecie samochód, nieważne czy to jest Hyundai, czy to jest Audi. Ekranik na środku, dziękuję, deska rozdzielcza i tyle. Niektóre firmy starają się troszeczkę to zmieniać, ale teraz to jest to samo. A poczytałem troszkę, że niektóre te ekrany możecie dopasować, nie wiem, przykładowo od Mercedesa do Daci, bo produkuje jedna firma. No i tu spójrzcie, jak sprytnie też airbag zmieści w takim małym jakby schowku na niego. A, no i to przeszklenie, spójrzcie, jaki cieniutki słupeczek. Tutaj praktycznie pole widzenia macie nieograniczone, minimalnie, na jakiś tam sposób, wiadomo, słupek musi być. Tutaj nawet macie rączki do wsiadania. Nie, no przyznaję temu samochodowi 10 gwiazdek w skali aut starych, bo tutaj taki film bardziej w stylu Maf Cars Classics. Cóż, trochę się rozgadałem, ale wóz fajny. Myślę, że już takiego nie powtórzę z Niemiec, więc spieszcie się, jak to mówią, powoli. Tak jak mówię od razu, że niestety gwarancji na niego nie wystawię, bo jest powyżej 20 lat, ale za to wóz jest opłacony. Jeżeli nie macie jak go dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach przewiozę go na lawecie. A jeżeli mój filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Macie pytania, to komentarz lub mail. A maila znajdziecie na moich mediach społecznościowych, takich jak MafCarAuta na Instagramie, czy też na Facebooku. No a moją aktualną ofertę możecie również sprawdzić na Automoto. Jest to mafcarautomoto.pl. I jeszcze mogę Wam dodać, jeżeli samochód z filmu się sprzedał, zapytajcie, może mam następny w zanadrzu jeszcze niewystawiony, lub mogę Wam poszukać podobnego na zamówienie. Pozdrawiam, cześć!